powiem wam tak. Jeśli chodzi o pogodę, to giga ciepło, znaczy gorąco, na pewno gorącej niż u nas jest. Też bardziej wilgotno, tam przynajmniej wilgotność na poziomie 70% plus. Więc ciężko trochę było momentami. Ale momentami był też taki fajniejszy wiatarek, więc gdzieś tam jakaś rekompensata była, ale tam po prostu mokry byłem niesamowicie. Gdzie jest daily? Zrobimy sobie daily od razu. Jest daily. Czyli byśmy musieli tu się tepnąć, dobra. Inny lekarz, a to dobrze, to dobrze, to subcio, to subcio. A to jest to tak, to jest to tak, co tu mamy? A tu coś jeszcze jest. Dobra, to sobie tutaj odblokujemy. Jest tak, dobra. Sobie od razu. Jutro ma być 26, w ogóle ten tydzień będzie mega gorący. Zobaczymy, nie? Czy na pewno... Na pewno, jak wróciłem dzisiaj, patrząc na pogodę, to jest naprawdę chillek, nie? Wilgotność na pewno jest wyższa niż normalnie w Polsce, ale w porównaniu właśnie do... Do Barcelony to kurde... Jeśli 2 stopnie nawet będzie? Kurde. No, zobaczymy. No mówię, w Barcelonie to jak pokazywało temperaturę, to 25 stopni max był. No, ale mówię, ta wilgotność robiła swoje też. Ale naprawdę, widoki, kurde, ten miasto przepiękne, nie? Gigantyczne generalnie jest to miasto. To trzeba powiedzieć. Tu coś jeszcze mamy. Jest jeden. Teraz zobaczymy co i jak. Tu jest to. Zniemy sobie. A teraz tam coś do tego, nie? Tu jest. A, tu jest skrzynka. A, i tu jest to. Dobra, tu jest jedno. Tu jest drugie, dobra. Jeszcze jedno jest gdzieś? Gdzie to jest?
To jest jeszcze jedno. A, tam jest. Ślepy. Ślep. Dobra, tu coś jeszcze mamy. Żebym sobie ładnie ten. Dawaj królika, dawaj raw meat. Coś nowego. O, druga strona, nice. Spoko. Gęstkowy. A tu gdzieś był tapik, nie? Żeby aktywować. Będziemy mieli z głowy. No, także... Poza oczywiście tymi służbowymi zajęciami, które miałem tam. No to też po godzinach pracy dużo chodziłem. Bardzo dużo chodziłem, powiedział nawet. Tak przynajmniej po 15 tysięcy kroków robiłem, czyli tam jakieś 10 kilosów, więc... Nachodziłem się. Bo to jest to tak, to jest to tak. Także nawet sobie objechałem tym takim busem turystycznym. Tam są chyba dwa albo trzy. To tam kosztowało ile? 30 parę euro, bodajże? Ale się mega opłacało. Bo to było akurat na dwa dni? I naprawdę można było dużo zwiedzić dzięki temu, nie? Ała. Nice. Ale widać, że wolę młode Japonki w spódniczkach. Skoro masz taki wybór, nie jesteś możemy kierować zdecydowanym przedstawicielem skrajnej amerykańskiej lewicy. True. Nie, no zawsze mi fascynowały animce. Generalnie Japonia, w której byłem dekadę temu. Nie żałuję, szczerze powiedziawszy. 9 dni byłem, co prawda, ale naprawdę nie żałuję. Warto. Także jeśli ktoś się zastanawia, czy pojechać do Japonii, to zachęcam serdecznie. Ale na pewno najlepszy okres to jest jakiś kwiecień, maj. Może teraz właśnie też jakiś czerwiec, początek, ale na pewno nie w sierpniu. Sierpień na pewno odpada, bo to jest okres akurat tsunami i tak dalej, tam wilgotność sięga naprawdę kolosalnych cyferek, typu 90% plus, nie? Więc naprawdę nie polecam. W połączeniu z temperaturą, gdzie wtedy mówię 10 lat temu to sięgało nawet do 50 stopni w słońcu, więc grubo było, grubo. Mówię, teraz jak byłem w Barcelonie, to było
podobnie, nie tak samo, ale też było odczuwalne takie, no... Uff, uff. Dobra, gdzieś tutaj to było, nie? Co mi mam to rozwalić? Tu jest, nie? O! To jak mam to rozwalić? Nie, to musi być jakimś wybuchem, nie? Tutaj niczego nie ma? Że muszę to tak śwignąć. Hi staff, did I finish Doki Doki? Yes, I did finish like, I don't know, 3 weeks ago? Yeah, something like that. Or maybe 2 weeks ago? Yeah. You missed? How did it go? Well, it went terrible, to be honest. Very, very terrible. but with twist plots. So, yeah. No właśnie, Angela, to tak, jak już tak mi wypominasz moje preferencje, to jakie ty masz preferencje? Podziel się nimi. Wolisz kierować się z dywersyfikowanymi przedstawicielami skrajnej amerykańskiej lewicy? Standard gameplay, there were two of those died, you can lose in Doki Doki, right? Yeah, you can lose in Doki Doki, unfortunately, yeah. There are specific scenarios when you can choose another route, but you have to play at least a couple of times to unlock everything, to be honest. But yeah, it is possible to get some others endings with the girls. At the end, I had the same ending like last time, so yeah, unfortunately. Dobra, co tam teraz mamy? Gdzie my mamy teraz iść? A, to zrobiliśmy. Dobra, co to jest w ogóle? Restart the radar. Okej. Okay. Muszę to zrobić. Restartujmy radar w takim razie. Zaraz sobie porobimy jakieś eventy, bo sporo doszło tych eventów do Wuthering Waves. Więc... warto by było porobić. No dobra, tego nie idzie rozwalić. Dobra, gdzie my tu mamy jakiś ten inwentory? Gdzie jest nasz backpack? Nie, to... musimy wejść z backpack. Co było? Ja. Sto 150. A, to może użyć. Co to jest? Mięso?
Okej. Okay. Coś tam się regeneruje. Ja nie lubię brzydoty chamskiej w grach, na dodatek wepchniętej tam na siłę z pobudek polityczno-indoktrynalnych, gdzie tej brzydoty wcześniej nie było, nawet w poprzednich częściach. Doskonale ciebie rozumiem. Bardzo mocno cię doskonale rozumiem. Chociażby teraz, bo trochę nadrobiłem zaległości, nie jeszcze wczoraj, w sumie nawet dzisiaj nad ranem. I widziałem, że ten, jak tam to się nazywało tam, tym Baby Ink, czy jak to tam im, że... Że próbowali wpłynąć na Black Myth Wukong, a ci ich zlali, więc no. Ciekawie. Ciekawie, no naprawdę, niektórym to się kurde w głowach przewraca, szczerze powiedziawszy. I tam było, że co? To wtedy Arkadiusz chyba mówił, bo to jego był materiał, że Baby Ink chciało za doradztwo odnośnie poprawności politycznej 7 milionów dolarów? Mówię, chowa, że ja ich mówię, nie? Forsują jakieś swoje dzikie wymagania odnośnie właśnie takiej poprawności politycznej i jeszcze żądają za to kasę, nie? Mówię, debila, nie? Także naprawdę oni nie są chyba zdrowi umysłowo. To jest moje zdanie. To tak jak z tymi Pokemonami, nie? Też było, nie? Że były ładne te postacie, te modele, no to dali grubsze wersje, że tak powiem. Już w ogóle masakra jakaś. Dobra, no zobaczmy, co tutaj chcę. Będziesz gadać? Możemy przyspieszyć. Ciekać. Spoko. Search for the... Okay. A, chyba, że już wykonaliśmy to. A nie, to jest tu, side quest, okej, dobra. Tam się pojawi, dobra. A co tutaj mamy? Claim. Nice. Dawać mi tutaj moje nagrody. Dobra, co my tu mamy? O! Going. Nice. O, to możemy ten. Dobra, to są taski. Co to w ogóle jest? Aha, tu jest, żeby to... Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. To mamy, to zaklikałem. To jest to, co to jest w ogóle? Są z tych. Dobra. To byliśmy, to nie jeszcze, to też nie. O, to. To zrobiliśmy, nie? Mamy komplet. Dobrze. W sumie to chcieliśmy. Tu chcieliśmy to dokończyć, nie? No to zostało. Z poprzedniej sesji. Zostało z poprzedniej sesji. No to tu jeszcze jest coś na dole. Też jest na dole.
co to jest. Zapomniałem, co to jest. ご長寿とご健康に心からお祝いを申し上げます。祝辞がうまいね。追試団の方、こんにちは。もしかして実ちゃんの受演の件で予定は明日。うるじの時間を確認しに来たのかしら。実は変定からみんなのために大掛かりな獅子舞の注文。パジジェラの黑バッケ。 こちらの注文と時間が少し被ってしまって。そういうことね。だから、できればこの注文の要望を明日の獅子舞に取り入れて実現させたいって思ってるんだけど。うちのじっちゃんもイベントが大好物。きっと喜んでくれるよ。ありがとう。あと、確認。お、いや、自信欲しいんです。ドジャブ。今日は今年6月。まあ、傷ザパス、まあね。間違いないかな。そうよ。 Tak to kiepsko było. W sumie wylądowałem po północy. Dzisiaj. What do you mean? Tohei chinza suru shishigashira wa chōjusei o chūshin ni mawaru. Tsumari, kotobuki o iwau butou tte koto. Issshū wa ichijunnen o imi suru kara. Kore de mubyō sokusai. 復讐必死さ。 分かったわ。この件は私がじっちゃんに知らせ